Siemano. Ale dzisiaj cudna pogoda. W końcu rano było 10 stopni. Para z ust leciała. Straszne zimno. Straszliwe. Jak na czerwiec. Dajcie spokój. Dzisiaj zrobimy sobie pewny mały czmyk. Pamiętacie moją karłatkę, kiedyś miała dwa pnie? A, widzicie, nie pamiętacie. A wiecie czemu? Bo to tylko ci najstarsi oglądający, widzowie, pamiętają. Tylko ci najstarsi, od samego początku. Kto pamięta, to pamięta. Ale ta karłatka miała dwa pnie. Jeden tu, drugi tu. Tylko ten drugi, no przemroziłem, no coś zrobiłem nie tak i odciąłem. Ciąłem go też, był odcinek jak odcinałem go, bo miałem nadzieję, że stożek wyjdzie, no od nowa, ale niestety nic nie wyszło, puściło tylko mnóstwo odrostów. Już wam pokażę te odrosty. No, tu są te odrosty, a teraz wam pokażę ten odcięty pień. I stwierdziłem, że trochę łyso tutaj jest i postanowiłem zorganizować sobie nową palmę. Ha! Jaki ze mnie jest w ogóle hipokryta. Dopiero co wystawiłem na sprzedaż, znaczy wystawiłem na sprzedaż, ogłosiłem, że jest na sprzedaż, a kto ją pierwszy łyknął? No ja. Dzisiaj akcja wkopywanie karłatki. Może w końcu będą się nawzajem zapylać i będą nasionka. Ta, którą teraz będę wkopywał, ma nasiona już na sobie. Już wam pokazuję. I oprócz tych nasionek ma też odrosty. Korzenie tej palmy są niesamowite. Jest mega dobrze ukorzeniona, wręcz nawet będę musiał trochę tych korzeni zepsuć, zniszczyć, żeby przybliżyć jak najbliżej tamtej karłatki. A już wam pokazuję, jakie korzonki są. Nic dodać, nic ująć. Ja ją przesadzałem do tej kastry, no ale w transporcie mi się wszystko wysypało, co żem zrobił, więc teraz muszę wykopać taką wielką dziurę, jak ten system korzeniowy cały, obok tamtej karłatki wsadzić ją. Nie, że tej trochę zniszczę korzenie, to jeszcze tamtej trochę uszkodzę korzenie. No ale jest dopiero czerwiec, więc Bayer Bongo. Jest bardzo ładna i grubsza od tamtej. Ta w gruncie jest wygięta w taką literę. O, idzie tutaj. Taką podkowę, o tak jest wygięta. Sobie pień idzie tak, tak i dopiero tu do góry. No, tak to wygląda. Już wam pokazuję z bliska. No, ona idzie sobie, pokażę wam. Jest tak wygięta. Idzie sobie w prawą stronę dołem i tam jest tak, o tu w tym, idzie sobie w tą stronę i tu jest kolano i idzie do góry. Taki bonsajek fajny. Nie ukrywam, że centrum tej palmy jest tu, czyli tak powinna tu iść w pionie, a ona idzie tak bokiem. I jak osłaniam osłoną, to trochę mi się opiera o jedną stronę, a druga strona jest pusta. Zobaczcie, jakie te odrosty już są wielkie. Jest naprawdę sztos, jest słodka, jest kochana w ogóle. O, jaka piękna. Wreszcie doczekałem się nowej korony. Boże, wreszcie mam się czym pochwalić, bo ja tą karłatkę mam kupę lat w gruncie i wiecznie ją psułem, niszczyłem. Jest mega, po prostu mnóstwo liści. Podejdę tam dla porównania, to sobie zobaczycie. Moja, tylko moja. I teraz taką koronę liści jak ta będę chciał mieć tutaj, tu drugą.
No niestety, będą nachodzić na siebie te liście, ale właśnie o to chodzi, bo karłatka to jest krzak, a ja chcę takiego krzaka. Ta jeszcze ma malutką koronę, ale już idą kolejne dzidki. Przyjrzyjcie się w ogóle, jaka jest gęsta. Dobra, dzień się nie wydłuży, nie rozciągnie, nie jest z gumy. Wkopujemy, bo zaraz będzie ciemno, słońce już, no nie zaszło, ale jest za chmurami. W ogóle, która jest godzina, ja nie mam pojęcia. Muszę, lecę po taszkę. Boże, jaka ekscytacja. Zobaczcie, tam są korzenie tej karłatki. Jeszcze jest płytko. Daleka droga jeszcze, daleka. No i tak jak mówiłem, z jednej strony będę musiał splaszczyć trochę te korzenie, obciąć ich, żeby doszło do drugiej palmy, bo inaczej nie dojdzie. Czyli jedna i druga trochę będzie miała uszkodzone korzonka, no ale nic nie poradzę. Pseudo deszcz był u mnie. I wam coś pokażę. Głębokość, nie wiem, 40 cm. Suchutko. Teraz będzie próba włożenia. Pomocnik już czeka. I jedziemy z tym tematem. Z tej strony nawet tych pnin w ogóle nie widać. Jest kocur.